Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką już jutro rozpoczną wizytę w Etiopii. Prezydent spotka się z przedstawicielami polskich firm inwestujących w tym kraju. Będzie zabiegał o poparcie Unii Afrykańskiej dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wizyta potrwa do 9 maja. Prezydent Andrzej Duda dziś wieczorem wylatuje do Etiopii. To pierwsza od początku kadencji wizyta polskiego prezydenta w Afryce. Celem podróży jest przede wszystkim promocja gospodarcza. W Etiopii obecna jest firma Ursus, produkująca m.in. ciągniki rolnicze. Drugi element wizyty to kandydatura Polski do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na niestałe członkostwo w latach 2018-2019. To właśnie w Etiopii jest siedziba Unii Afrykańskiej i także tam jest siedziba Komitetu Gospodarczego ONZ do spraw Afryki. Para prezydencka rozpocznie jutrzejszą wizytę od odwiedzenia montowni traktorów Ursus w Adamie. Następnie Andrzej Duda wraz z pierwszą damą udadzą się do Alemtemy, gdzie odwiedzą szkołę prowadzoną przez polskie misjonarki. W poniedziałek na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Addis Abeba odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Dudy i pierwszej damy przez prezydenta Etiopii. Po południu w poniedziałek odbędą się rozmowy plenarne pod przewodnictwem prezydenta Dudy oraz premiera Etiopii. Kolejnym punktem wizyty prezydenta jest spotkanie z patriarchą etiopskiego kościoła ortodoksyjnego Matiasem. Z kolei we wtorek prezydent Duda wygłosi przemówienie na forum Unii Afrykańskiej. Następnie spotka się z sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ do spraw Afryki. Ostatnim punktem wizyty pary prezydenckiej w Etiopii będzie spotkanie z rektorem Uniwersytetu w Addis Abebie. Minister Antoni Macierewicz odbył rozmowę telefoniczną z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem. Głównymi tematami dyskusji były zagrożenia dla flanki wschodniej NATO, stacjonowanie wojsk USA w Polsce, a także zagrożenie terroryzmem i działania Korei Północnej. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, generał James Mattis zadzwonił wczoraj do ministra Antoniego Macierewicza. Podczas trwającej 30 minut rozmowy omówiono m.in. sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla flanki wschodniej, Polski, państw bałtyckich i Rumunii. Poruszono też zagadnienia dotyczące zagrożenia terrorystycznego oraz działań podejmowanych przez Koreę Północną. Co więcej, generał Mattis podkreślił znakomity poziom współpracy USA z Polską i wyraził poparcie dla wydatkowania przez Polskę 2% PKB na obronność. W tym kontekście poruszono kwestię nabycia przez Polskę systemu Patriot. Na koniec ministrowie omówili następne rotacje wojsk USA po 2018 roku oraz przeniesienie dowództwa dywizyjnego z Niemiec do Polski. Prezydent Andrzej Duda wskazał swego kandydata na naczelnego dowódcę sił zbrojnych, który w razie wojny będzie sterował działaniami armii. Nominację otrzymał generał broni Leszek Surawski, który dotychczas pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał broni Leszek Surawski dzięki nominacji prezydenta otrzymuje tytuł kandydata na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent na wniosek premiera wskazuje swego kandydata, który jedynie zostaje desygnowany do sprawowania tej funkcji. Rzeczywiście staje się naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych dopiero w momencie konfliktu zbrojnego, ale wówczas potrzebne jest potwierdzenie wcześniejszej decyzji prezydenta. 57-letni generał Surawski od końca stycznia jest szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W ostatnich kilkunastu miesiącach kilka razy awansował. Od połowy grudnia 2016 roku pełnił obowiązki dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, zastępując urlopowanego generała broni Mirosława Różańskiego, który postanowił odejść z wojska. Na początku listopada 2016 roku generał Surawski objął stanowisko pierwszego zastępcy dowódcy generalnego, które właśnie wtedy zostało utworzone. Od marca 2016 roku był inspektorem wojsk lądowych. Na tym stanowisku w połowie sierpnia został awansowany na stopień generała broni. By było to możliwe, miesiąc wcześniej szef MON podniósł mu jako jedynemu spośród inspektorów w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych stopień przypisany do stanowiska. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs na szatę graficzną legitymacji osób niepełnosprawnych.
Zainteresowani mogą zgłaszać swoje projekty do 18 maja. Zwycięzca konkursu otrzyma 5000 zł nagrody. Moja legitymacja. Pod takim hasłem wystartował konkurs na najciekawszą szatę graficzną legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgłaszane do konkursu szaty graficzne powinny być przygotowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania, nawiązywać do charakteru dokumentu, cechować się wysokim poziomem artystycznym, oryginalnością, estetycznością, nowoczesnością i innowacyjnością oraz gwarantować możliwość produkcji dokumentu. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Każdy uczestnik przedsięwzięcia może zgłosić tylko jeden projekt. Konkurs, jak informuje resort, zostanie przeprowadzony trzyetapowo. W pierwszym etapie formalnej i merytorycznej oceny dokona powołana przez organizatora kapituła konkursu. W drugim etapie wybrane projekty zostaną poddane głosowaniu internetowemu dzięki specjalnej funkcji udostępnionej na stronie internetowej MRP.IPS. W ramach trzeciego etapu konkursu ostatecznego wyboru projektu szaty graficznej legitymacji osób niepełnosprawnych dokona ostatecznie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wyłoniony w konkursie projekt szaty graficznej legitymacji będzie w szczególności zamieszczany jako wzór w aktach prawnych oraz nadrukowywany na blankiecie legitymacji. Będzie również wykorzystywany w działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej. Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością zaczną obowiązywać od 1 sierpnia bieżącego roku. Zakłada to m.in. nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Sąd w USA nakazał odtajnienie maili Hillary Clinton. Dotyczą one ataku na amerykański konsulat w Libii w 2012 roku. Upublicznienie wiadomości ma wyjaśnić związek administracji Baracka Obamy ze sprawą. Wniosek o odtajnienie korespondencji byłej sekretarz stanu złożyła organizacja Judicial Watch. Już wielokrotnie pozywała ona Departament Stanu. Pozwoliło to na odtajnienie wielu dokumentów związanych z atakiem w Libii. Według organizacji Clinton wysyłała tajne informacje z niebezpiecznego prywatnego serwera. Maile, których dotyczy sprawa, zostały wysłane 13 września 2012 roku, dwa dni po ataku terrorystycznym na misję Stanów Zjednoczonych w Bengazji. Miały one przekazywać treść rozmów Baracka Obamy z prezydentem Libii i Egiptu. Zdaniem organizacji Departament Stanu celowo zataił wiadomości Clinton, by ją chronić. W Stanach Zjednoczonych możliwe jest utajnienie informacji z komunikacji wewnętrznej rządzących. Sąd federalny uznał jednak, że w tym przypadku nie było to konieczne. W ataku na amerykańskie placówki w Libii zginęły 4 osoby, w tym ambasador. Przenosimy się do Republiki Środkowoafrykańskiej. Ponad 7 tysięcy dzieci żołnierzy zwerbowanych lub siłą wcielonych do tamtejszych oddziałów zbrojnych zostało uwolnionych od 2015 roku. Doszło do tego na mocy porozumienia zbrojnych milicji z organizacją UNICEF. Rok 2013 był początkiem walk o kontrolę nad terytorium prowincji między oddziałami miejscowej zbrojnej policji, wywodzącej się głównie spośród muzułmanów, oraz oddziałami anti-Balaka. Wojna domowa kosztowała życie tysięcy ludzi i spowodowała masową ucieczkę ludności. Od początku kryzysu w Republice Środkowoafrykańskiej, jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwerbowano lub siłą wcielono do oddziałów zbrojnych około 10 tysięcy nieletnich. W maju 2015 roku przywódcy tych ugrupowań zobowiązali się na mocy porozumienia z UNICEF zwolnić wszystkie dzieci pozostające pod ich rozkazami. Od tej pory ponad 7 tysięcy powróciło do swych rodzin. Wczoraj rozpoczął się proces zwalniania z oddziałów zbrojnych 800 dzieci żołnierzy w prowincji znajdującej się na południu kraju. A teraz Wielka Brytania i zwycięstwo partii konserwatywnej w wyborach samorządowych. Według wstępnej analizy wyników głosowania, Torysi uzyskali ponad 560 nowych mandatów, czyli o 40% więcej niż dotychczas. Na 5 tygodni przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi Torysi uzyskali kontrolę nad 28 z 88 rad lokalnych, czyli o 11 więcej niż w poprzednim głosowaniu. Po ogłoszeniu wyników premier Theresa May łagodziła jednak triumfalne nastroje swej partii. Podkreśliła, że pomimo dobrego wyniku zwycięstwo w czerwcowych wyborach nie jest jeszcze przesądzone. To zachęcające, że zdobyliśmy tak wysokie poparcie w całej
całej Wielkiej Brytanii. Nie można jednak brać tego wyniku za pewnik zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Tak naprawdę nie chodzi tu o to, kto wygrał, a kto stracił w wyborach lokalnych. Chodzi raczej o kontynuowanie walki o najlepszą ofertę Brexitu dla rodzin i przedsiębiorstw w całej Wielkiej Brytanii. Tylko głosy w czerwcowych wyborach wzmocnią moją pozycję w celu uzyskania najlepszego porozumienia w tej sprawie. Zdaniem ekspertów, ostrożne wypowiedzi szefowej rządu wskazują na jej obawy przed wycofaniem się części z udziału w głosowaniu, bo wysokie sondaże i tak dają zwycięstwo konserwatystom. Wyniki potwierdzają tezę o kryzysie opozycyjnej Partii Pracy, która wygrała zaledwie w 9 samorządach, tracąc 7 w porównaniu z poprzednimi wyborami, w tym kontrolowaną przez nią od 1980 roku lewicową twierdzę w Szkocji, Glasgow. Kandydaci ugrupowania wygrali tylko w 2 z 6 okręgów metropolitalnych, których mieszkańcy wybierali w czwartek swojego burmistrza. Partia Pracy przegrała także z Partią Konserwatywną w 2 obszarach, które tradycyjnie były bastionami lewicy – West Midlands i Tees Valley. Proeuropejscy liberalni demokraci, choć uzyskali wyższe poparcie procentowe w skali kraju, stracili ponad 40 mandatów, umacniając się głównie w okręgach jednomandatowych, gdzie pomimo zysków zajmowali nadal 2 miejsca. Z kolei eurosceptyczna Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa straciła aż 114 ze 115 lokalnych radnych, zostając zaledwie z 1. W środę rosyjskie siły powietrzne naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. Na pokładzie znajdował się szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Jednak, jak twierdzi MSZ Rosji, przelot był uzgodniony i odbył się normalnie. Rosyjski samolot pasażerski IU-96, którym minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow leciał w środę wieczorem do Finlandii, na krótko naruszył estońską przestrzeń powietrzną, poinformowały władze Estonii. Według doniesień IU-96 miał włączone bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne, ale nie było z nim kontaktu radiowego, nie zgłosił też wcześniej swojego lotu. Zarzuty odrzuca anonimowy przedstawiciel rosyjskiego MSZ, twierdząc, że wszystkie dotyczące tego lotu dokumenty były uzgodnione, lot przebiegał normalnie. Na całą sytuację zareagowała na Twitterze doradczyni premiera Estonii. Ławrow leci do Finlandii rozmawiać o bezpieczeństwie ruchu lotniczego, ale najpierw wtargnijmy w estońską przestrzeń powietrzną. Nawiązała w ten sposób do czwartkowej wizyty Ławrowa w Finlandii, której celem były m.in. rozmowy z fińskimi przywódcami o bezpieczeństwie lotów w rejonie Morza Bałtyckiego. Był to pierwszy w tym roku przypadek naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej Estonii, która jest członkiem NATO. W ubiegłym roku podobnych sytuacji było 7. No teraz to już wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 12:00, tuż po modlitwie Regina Celi. Serdecznie zapraszam.